Anna Bednarek. Boże Narodzenie. Ta przepiękna zielona jodełka jeszcze wczoraj w lesie rosła. Dziś mama na targu ją kupiła, wraz z ojcem do domu przyniosła. Zaraz przepięknie ją ubrali, zawiesili koraliki małe, lukrowane pierniki, lizaki, orzeszki i bombki okazałe. Otulona złocistym szalem, w przytulnym, ciepłym pokoju marzy teraz o błogich świętach, spędzonych w ciszy i spokoju. Ze szczytu biały, szklany aniołek obserwuje świat z wysoka. Dla malutkich, grzecznych dzieci gromadzi prezenty w obłokach. W Wigilię Narodzenia Jezusa przyniesie wymarzone podarki, ulubione zabawki, lale, misie, samochody oraz zegarki. W blasku rozświetlonej jodełki, przy świątecznym, wigilijnym stole podzieli się opłatkiem rodzina. Przy cichym wtórze znanych kolęd. Wyśmienitą wieczerzę spożyje, każdy wszystkiego trochę skosztuje, a potraw będzie aż 12. Te pyszności mama przygotuje. Obejrzą swoje upominki, głośno kolędy zaśpiewają i przy wspólnym biesiadowaniu do mszy pasterki poczekają. Na mszę pobiegną do kościoła, maleńkie dziecię powitają, zaśpiewają piękne kolędy, cześć i chwałę Bogu oddają.